Kim jest Hawkman? Zapraszam do kolejnego materiału poświęconego postaciom ze świata DC. Materiału, gdzie postaram się w kilku zdaniach przybliżyć sylwetkę tej postaci. Choć pod pseudonimem Hawkman działało kilku bohaterów, dzisiaj skupię się na głównym z nim, czyli na Carterze Hallu. Postaci, która została wprowadzona w komiksie Flash Comics nr 1 z 1940 roku. Twórcami tej postaci są Gardner Fox i Dennis Neville. W złotej erze komiksu dzieje Hawkmana sięgają starożytnego Egiptu. Książę Khufu został zamordowany wraz ze swoją małżonką Szej Arią przez złego kapłana Hata Seta. Cała trójka reinkarnowała się w 1940 roku i od tego momentu tak naprawdę zaczyna się cykl nieprzerwanej reinkarnacji. Khufu jako Carter Hall został właśnie reinkarnowany, jego małżonka natomiast odrodziła się pod postacią Shiery Sanders, natomiast kapłan jako Anton Hastor. Anton ponownie próbował zabić Cartera, korzystając ze sztyletu, którego użył po raz pierwszy. Sztylet przebudził w Carterze wspomnienia z jego poprzedniego życia. Tym razem udało mu się pokonać mordercę i w tym momencie wykorzystał Nth Metal do stworzenia broni, która dała mu skrzydła oraz pas grawitacyjny. W zestawieniu te artefakty powodują, że Carter potrafi latać, a także ma zwiększoną siłę i regenerację. Kapłan został pokonany, a wspomnienia wróciły do obojga małżonków, co rozpoczęło ich dawne uczucie, które było dalej kontynuowane. Od tego momentu Carter zaczął swoją karierę superbohaterską jako Hawkman. U jego boku stanęła Shira, przyjmując pseudonim Havger. Obydwoje dzielili zbliżone umiejętności. Byli w posiadaniu skrzydeł oraz pasa grawitacyjnego. Obydwa artefakty są stworzone z tej samej substancji, czyli End Metalu. I jak się wspomniałem wcześniej, te artefakty będące stworzone z tego materiału powodują, że mają oni możliwość swobodnego latania, zwiększonej siły, a także szybszej regeneracji. Prócz tego bardzo dobrze radzą sobie z bronią białą, szczególnie tutaj jest wyróżniona maczuga. Obydwoje wstąpili do JSA, uchodząc za jednych z tych bohaterów, którzy odpowiadają za jej założenie. Carter od początku pełnił w grupowaniu poważniejszą rolę prezesa z racji tego, że był jednym z tych założycieli. Grupa działała prężnie do lat 50. Po tym okresie rozpadła się, ponieważ rząd wymagał od nich ujawnienia tożsamości. Carter tymczasowo wypełnił lukę superbohaterską, wstępując do powierzchnych sił Armii USA. Genesa Hawkmana po kryzysie na nieskończonych ziemiach uległa małej modyfikacji, co dokładnie zostało przedstawione w Hawkworldzie, mającym właśnie miejsce po tym wydarzeniu. Dzieje Cartera sięgają XIX dynastii starożytnego Egiptu podczas panowania Ramzesa II. Książę Khufu, Tet Adam i Nabu odnaleźli na pustyni porzucony statek pozaziemski. Okazało się, że należał on do Thanargarnianów, czyli pozaziemskiej cywilizacji. Tet Adam pomógł sprowadzić szczątki pojazdu do Pałacu Królewskiego, gdzie dokładnie przestudiowano jego technologię. Wykorzystano tą technologię, gdzie został odkryty Entw Metal, aby stworzyć broń i gadżety, m.in. skarabeusz umożliwiający Khufu latanie. Właściwości Entw Metalu związały Khufu z jego ukochaną Szaj Arią, dosłownie pieczętując ich los. Śmierć z rąk kapłana Hath-Seta, czyli powtarza się to, co mieliśmy w złotej erze komiksu, rozpoczęła cykl nieskończonej się reinkarnacji sięgającej do czasów współczesnych. Para za każdym razem odradzała się pod nowymi wcieleniami, nie pamiętając początkowo swoich poprzednich wcieleń, aby po latach ponownie zginąć z rąk kapłana, który również reinkarnował się. I to była taka, powiedzmy, ich klątwa, ponieważ nieprzerwany cykl reinkarnacji zawsze kończył się tym, że spotykali tego kapłana, który chciał ich zamordować i tak później znowu się odradzali. Cykl spowodowany był tym sztyletem wykonanego z Nth Metalu, który pierwszym razem przyczynił się do zadania śmiertelnych ran obojgu małżonków. Sztylet właśnie jest wykonany z Nth Metalu, czyli tutaj wchodzi poszerzone spektrum umiejętności tej substancji, która nie tylko daje supermoce, ale także potrafi uczynić kogoś nieśmiertelnym, czy wprowadzić taki cykl reinkarnacji. Khufu reinkarnował się na przestrzeni dziejów i lokacjach pod różnymi postaciami. Dla przykładu, jako Brian Kent z V wieku Wielkiej Brytanii, jako kapitan George Smith z XVI wieku w Virginii, czy jako detektyw James Wright z początku XX wieku, aż dochodzimy do tego najbardziej znanego nam punktu, czyli odrodzenia się go Carter Hall z lat 40. XX wieku. W tym czasie Carter Hall działał jako archeolog, zanim odzyskał wspomnienia z poprzednich wcieleń. Po ich odzyskaniu został Hawkmanem, a do jego superbohaterszczyzny dołączyła Shiery Sanders, która została Havger po ożenieniu się z Carterem. Para była współłożycielami JSA, po latach doczekali się także syna Hectora Halla. Sięgając bardziej współcześniejszych pozycji, można przypomnieć o okresie DC Odrodzenie, czyli po angielsku DC Rebirth, ponieważ Hawkmana po raz pierwszy spotykamy w tym okresie, kiedy mieliśmy wydarzenie Batman Metal. To właśnie tam nasi bohaterowie pod koniec wydarzenia docierają do kuźni, skąd mieli pozyskać inne substancje metalowe, aby przechylić szale zwycięstwa na ich stronę w starciu z Barbatosem i innymi mrocznymi Batmanami. Okazało się na miejscu, że ktoś był strażnikiem i była to gigantycznych rozmiarów postać. Możemy mówić, że to były rozmiary ciut przypominające Godzillę, ale wyglądowo pasujące jak najbardziej do Hawkmana. I się właśnie okazało, że Barbatos złapał Carter Halla i tak naszpikował go mocami, że uczynił z niego takiego potwora, którego zadaniem było pilnowanie tej kuźni. Potwora udało się pokonać i Carter Hall ostatecznie wrócił do swojej postaci i dalej jego losy mogliśmy śledzić w solowej serii, która działa się również na przestrzeni lat, pokazującej nam różne wcielenia Carter Halla. Jeżeli chodzi o umiejętności postaci, podsumowując je w paru zdaniach, Hawkman posiada wachlarz umiejętności płynący z korzystania Nth Metalu, m.in. zaawansowana regeneracja ciała, zdolność latania czy zwiększona siła. Carter korzysta z broni białej w trakcie potyczek, m.in. charakterystyczna maczuga. Hawkman posiada sztuczne skrzydła oraz pas antygrawitacji, które umożliwiają mu zdolność latania. I to tyle dzisiaj ode mnie. Dzięki Wam wszystkim za uwagę. Cześć!